Elo wędrowcy, witam w szóstym odcinku waszego ulubionego newslettera Charleston Herald. Dzisiaj pokażę wam, co właściwie zawiera w sobie pakiet rekrutacyjny Bractwa. Z tej strony Dworkop Elo, skrypty 76 PS Polska. Zapraszam do oglądania. Dzięki za wsparcie dla osób widocznych teraz na ekranie, zarówno patronów, jak i osób będących na top liście napiwków. Jesteście wielcy! Specjalne podziękowanie również dla Bethesda Softworks, dzięki której powstał dzisiejszy materiał. Jeżeli też chcecie mnie wesprzeć, zapraszam na zrzutkę lub tip and donation, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie również o kliknięciu łapki w górę oraz subskrypcji. Dzięki temu nie ominie was żaden nowy materiał. Do kamienia milowego w postaci 1000 subów już tuż, tuż. Wierzę, że dacie radę. Pakiet rekrutacyjny Bractwa możecie kupić jako zawartość dodatkową na wszystkich platformach. Osobno, jeżeli posiadacie już swoją kopię Fallouta 76, lub też razem z grą, jeżeli jej jeszcze nie posiadacie. W ten czas nazywa się ona Fallout 76 Steel Dawn Deluxe Edition. W przypadku tej pierwszej opcji, na chwilę obecną kosztuje on 125 zł. Czy to dużo, czy nie? Oceńcie to sami. Moim zdaniem warto. Na początek zobaczcie wieżę zwiadowczą Bractwa Stali. Według mnie jeden z najfajniejszych elementów tego pakietu. Jest ona naprawdę duża. W środku pomieści nie tylko sklepy, ale i warsztaty. Coś dla osób lubiących mieć mobilną bazę. Do tej wieży dodatkowo mamy specjalne drzwi z fantastyczną animacją. Zresztą zobaczcie sami. Drugim równie świetnym elementem tego pakietu jest skórka na plecak. Działa zarówno na małą, jak i standardową jego wersję. Przypomina ona nadajnik radiowy z widocznym na ekranie monochromatycznym logo Bractwa. Co o nim sądzicie? Trzecią rzeczą, którą daje nam ten bundle, jest barykada Bractwa Stali, która z pewnością świetnie sprawdzi się w fortyfikacjach waszego kampa. Czy ktoś z was wybudował już swoją bazę Bractwa? Tego elementu po prostu nie może zabraknąć. Następną rzeczą, jaką otrzymamy, jest gest powitania, który świetnie sprawdzi się, gdy zechcecie pozdrowić innego brata lub siostrę. Ad Victoria. Brakuje wam malowań Bractwa na inne pancerze? Znudziły wam się dotychczasowe malowania? Ten element pakietu rekrutacyjnego jest właśnie dla was. Możecie nim pomalować swój własny pancerz. Ostatnim punktem dzisiejszego programu jest szafka z koszar Bractwa, której nie może zabraknąć w waszym kampie, jeżeli razem z nami zabezpieczacie zaawansowaną technologię. Przecież musicie ją gdzieś schować. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, że mnie oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i usłyszenia na pustkowiach. Elo!